No może był początek gdzieś tam do połowy pierwszego seta, fragment, gdzie dobrze graliśmy i poza tym fragmentem to zawiodło wszystko. Przez przyjęcie, atak, blok, zagrywkę. No każdy element zagrał. Po prostu uważam, że no, pozostaliśmy w naszym dość mocno przeciętnym hotelu przed tym meczem i myślami i zagraliśmy, no zagraliśmy fatalnie, zagraliśmy najgorszy mecz i jedyne co zostało to cytować jakieś tam najgłupsze wypowiedzi polskich piłkarzy o tym, że nie wiem, chcielibyśmy ten mecz jeszcze raz zagrać i czy coś, no tak się nie da, bo no bo tak mówię, no nie wyszliśmy, no drużyna z Suwałk nie musiała zrobić się kompletnie nic, żeby nas pokonać, po prostu dostarczyliśmy im komplet punktów, nie wygraliśmy seta, no i ja uważam, że z tego no, trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, no nie wiem czy to, nie wiem jakie, ale no ale takie mecze się nie mogą zdarzyć drużynie pierwszoligowej na tym poziomie, bo uważam, że no po prostu trzeba się zastanowić, czy my jesteśmy gotowi na pierwszą ligę, czy nie jesteśmy gotowi. Było blisko, ale no wychodzi potem prezes drużyny przeciwnej, atakujący zresztą MVP dzisiejszego meczu, no i dostarcza nam 3 zagrywki, a my nie możemy, no nie możemy skończyć żadnej z piłek, no przyjmujemy na drugą stronę, następnie nas gdzieś bronią, kończą kontrę, mamy 4 ataki, nie możemy żadnego skończyć i potem jeszcze na koniec nas blokują przeciwnicy, no to mówię, no to z nikim nie wygram. Grając tak jak dzisiaj, to przyjedzie, nie wiem, Kozienice przyjadą, Sędziszów Małopolski i my z tym drużynami, no, tak grając tak nie wygramy. No po prostu, no nie wiem, no przeszliśmy obok meczu i uważam, że no, takie rzeczy są karygodne i nie powinny się nam takie mecze przytrafiać. Przemawiam się z Suwałkami 3-0. Ciężko cokolwiek o tym meczu powiedzieć, ponieważ praktycznie mecz bez historii. Od początku ciężko nam się grało, ciężko nam się przyjmowało, zagrywało. To zrobiło sporą różnicę. Kolejne akcje już pogarszały tylko sytuację. Zagraliśmy dość słaby mecz. Wymazujemy go z pamięci jak najszybciej. Wracamy do Kielc. Zaczynamy od początku, od poniedziałku trenowanie. Przygotowujemy się na kolejne spotkanie. Głównie zwieszamy i lecimy do przodu. W pierwszym secie mieliśmy bardzo dużą szansę, żeby przełamać zawodnika. Byli chłopaki z Suwałk w bardzo ciężkiej sytuacji i grali, można powiedzieć, z nożem na gardle. My tego nie wykorzystaliśmy. Przegraliśmy końcówkę pierwszego seta. W drugim secie już w ogóle nas nie było. Nie zagraliśmy ani dobrze w elemencie zagrywki. W przyjęciu też nie zagraliśmy zbyt dobrze i ciężko nam było sobie radzić później na wysokiej piłce. No ogólnie nie jest to mecz, który zaliczamy do udanych. Starałem się podbudować jak najbardziej atmosferę przede wszystkim na boisku, bo głowy spuściliśmy już w dół, każdy się rozchodził w swoją stronę, czego bardzo nie lubię. Myślę, że w tym trzecim secie wystarczyło nam atmosfery, trochę chłodnej głowy, no i w tej jednej najważniejszej piłce odwagi w ataku.